Dzień dobry, witam wszystkich na sesji czwartkowej. 14 dzień marca, zapraszam na poranny przegląd techniczny. I zaczniemy sobie od wykresu euro-USD. Tutaj strefa na ETK-u oznaczona zielonym kolorem cały czas pozostaje aktualna. Natomiast tak na oko patrząc i szukając jeszcze dodatkowego potwierdzenia z uwagi na to, co tutaj nam się wykreowało. Spróbujemy tutaj w tym lokalnym bardziej schemacie posłużyć się kolejnym mierzeniem FS100, czyli mamy tutaj klaster tak naprawdę w bardzo bliskiej okolicy. Nam się tworzy tak naprawdę z trzech już mierzeń teraz, bo dochodzi nam korekta prosta 1 do 1, czyli od wierzchołka 1, 2, 3 i mamy zakończenie na tym dolnym FS100, natomiast tak naprawdę ten zakres tutaj to jest niecałe 3 pipsy, więc jak na interwał 4-godzinowy to bardzo wąsko nam się wszystko tutaj klastruje, potwierdzając tylko siłę tego poziomu popytowego. No z tym, że po prostu musimy te okolice przetestować, zaksięgować strefę, żeby móc to rozegrać. Dla przypomnienia jeszcze poziom cenowy 1,0888, patrząc trochę od dołu, to powiedzmy do zapamiętania 1,0885, 88, gdzieś mniej więcej taki zakres nas tutaj interesuje. Przechodząc dalej, GBP USD, tutaj w tym schemacie, jakbyśmy rozrysowali to, co na etku, tutaj na pewno nam by się to nie pokrywało, nie zgadzało. Także w tym przypadku cały czas pozostajemy z tym poziomem FS100 wyznaczającym dla nas poziom wsparcia na wykresie GBP USD. W tym przypadku kurs, jaki nas interesuje, 1,2738, patrząc bieżąco w wycenę, około 50 pipsów, tak? Jak zobaczymy sobie ten obecny dołek z sesji wtorkowej, tutaj niewiele już zabrakło. Natomiast później mieliśmy podbicie, przede wszystkim też wczorajsza sesja azjatycka na otwarciu właśnie, czy to środy, czy to amerykańska, późne godziny wieczorne czasu polskiego podczas sesji wtorkowej jeszcze, to jest podbicie. Mamy wierzchołek z dnia wczorajszego, mam nadzieję, że nie będzie już podbity wyżej i uda się gdzieś mniej więcej w te rejony, być może jeszcze dzisiaj zejść, bo tak naprawdę jak zobaczymy tutaj jedną, drugą świecę 4-godzinową, jakbyśmy coś podobnego tutaj ukształtowali, to na pewno poziom zostanie zaksięgowany. Idziemy sobie dalej. USDJPY, schemat, który wrzucałem też na naszego bloga, dotyczący strefy podażowej na wysokości współczynnika 38,2%. Mierzenie oczywiście całego swingu spadkowego tutaj z tym dołkiem, czy z tymi dołkami tak naprawdę na przestrzeni końca i początku nowego tygodnia. To była końcówka poprzedniego, tutaj otwarcie nowego i mieliśmy tak naprawdę wyrównanie tego minimum z sesji piątkowej. No i obecnie podejście podczas sesji wtorkowej właśnie udało się zaksięgować w pierwszy raz poziom cenowy 148,15. Pojawiło się zrzucenie. Natomiast widzimy, że jest presja, żeby to drugie podbicie się pojawiło. Co się wydarzy dalej? Po zaksięgowaniu strefy zobaczymy. Jeżeli będą podażowe formacje świecowe, to warto gdzieś takie krótkie pozycje tutaj na tym obszarze rozważać po ewentualnie gdzieś tam, czy zamknięciu świec, w zależności od tego, jak już podchodzicie do tego. Ja tutaj czekam na kolejne podejście i w zależności od tego, co tutaj się wydarzy, jak będzie handlowany tutaj rynek, to będę gdzieś jakieś decyzje podejmował. Wydaje się, że bardzo prawdopodobne, że to będzie dzisiaj, czy to jeszcze przed południem, czy na sesji amerykańskiej, to wszystko zależy od dynamiki i od kierunku. W przypadku złota, tak, jakby większych rozstrzygnięć na razie nie mamy na złocie. Możemy spróbować też tej korekty prostej od wierzchołka. To mniej więcej tak by wyglądało. Ja tutaj nie liczyłem, że nam się pokryje z 38,2, natomiast nieco wyżej jeszcze warto mieć też poziom taki odniesienia
że tutaj na złocie coś też może się wydarzyć, a mamy tutaj taką lokalną też biegunowość związaną z tym wierzchołkiem. Także warto też ubezpieczyć się na tą strefę 2135 dolarów za uncję. No tutaj oczywiście też jest przestrzeń dosyć jeszcze spora, około 33 dolarów, 33 z hakiem powiedzmy. A więc mamy to 2135 z korekty prostej 1 do 1, plus pierwszy ze współczynników z tego całego swingu wzrostowego, czyli 38,2%. Po kursie 2114-115 dolarów za uncję. Tak wyglądają obecne techniczne strefy na rynku złota.